Możesz być bardzo silnie namaszczonym Bożym mężem lub Bożą wojowniczką. Możesz mieć bardzo dużo talentów, obdarowań danych przez Boga. Możesz mieć naprawdę bardzo dobre rokowania w służbie Królestwa. Z tym, że jeżeli będziesz arogancki w swojej wierze i będziesz samotnym wilkiem pod tytułem ja sobie poradzę, zawsze spotka cię klęska. Dlaczego? Ponieważ pycha wodzi przed upadkiem. Pycha, czyli chęć w ogóle oddzielenia się, tak? Pycha to jest oddzielenie od Boga, czyli jeżeli ty chcesz być w swojej mentalności oddzielony od ciała Chrystusa pod tytułem ja sobie poradzę, to jest arogancja. To jest arogancja. Nie radź sobie sam. W ciele jest siła. Po to jest powołane ciało Chrystusa, żebyś ty z niego czerpał. Masz problem. Zadzwoń do brata i siostry. Nie stukaj z siebie kozaka. Nie umiesz przyjąć uzdrowienia. Nie udawaj. Nie lubisz siebie kogoś, kim nie jesteś. Bo takim ludziom Bóg nie może pomóc. Bo on odpowiada na szczerość serca. Bądź szczery sam przed sobą. Przyznaj się, że potrzebujesz ciała Chrystusa. Nie bądź kozaczkiem, bo ci diabeł wciągnie. Amen. Amen.